Akademia Wojsk Lądowych, moje marzenie, jest moim zdaniem niezbędna wojskom lądowym, ponieważ żyjemy w XXI wieku. W XXI wieku, w którym są nowe technologie, nowe wyzwania, nowe zagrożenia, które musimy analizować. Nie wystarczy już się szkolić. Trzeba kształcić naszych przyszłych oficerów i kształcić ich w taki sposób, żeby rozumieli współczesne wyzwania. I byli przygotowani do neutralizacji zagrożeń, które pojawiają się we współczesnym świecie. Dwa zdania jeszcze na temat Veritas honor, honor patria. Moim zdaniem, e, bardzo istotnej, zasadniczej triady w naszej akademii. Kiedy byłem pierwszy raz na Uniwersytecie Harvarda, zobaczyłem, że w logo tej uczelni jest tylko jeden wyraz: Veritas. Prawda. Tak genialne w swojej prostocie. Bo tak naprawdę chodzi w nauce o to, żeby tą prawdę odkrywać. tak Chodzi o to, żeby, żebyśmy rozumieli rzeczywistość. Tak sobie wtedy zamarzyłem, że jeśli uda się zbudować Akademię Wojsk Lądowych, to jednym słowem będzie właśnie veritas. Marzenia się spełniają. To po pierwsze. Po drugie, veritas dla nas chrześcijan, prawda dla nas chrześcijan, tożsamiana jest z Bogiem. Bóg jest prawdą. W związku z tym jest tutaj bezpośrednia interakcja z Bóg-Honor Ojczyzna. Stąd veritas honor patria. To ważne, żebyście też wiedzieli i znali genezę tej triady.